Do niedawna wielu ludzi żyło w fałszywym przeświadczeniu, że nastąpił koniec historii, że nic złego się już nie wydarzy, że żadna wojna nam nie grozi. Że te barbarzyńskie czasy minęły i teraz cała ludzkość będzie żyła w zgodzie i harmonii. W końcu mamy NATO, Unię Europejską, otwarte granice. A jednak sytuacja geopolityczna zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. W siłę rośnie kolejne supermocarstwo i rywal Stanów Zjednoczonych w walce o światową dominację – Chińska Republika Ludowa. W Europie Zachodniej nasila się konflikt cywilizacyjny. Unia wydaje się być skazana na rozpad, a w Turcji dopiero co odbyła się próba zamachu stanu. Zamachu, który budzi poważne wątpliwości, ponieważ zyskał na nim tylko i wyłącznie prezydent Erdogan, który bez przeszkód czyści teraz kraj ze swoich przeciwników politycznych. Samo nasuwa się skojarzenie z pożarem Reichstagu, który najprawdopodobniej był tylko teatrem, pozwalającym Hitlerowi sięgnąć po władzę absolutną. A pamiętajmy, że mówimy o Turcji, państwie, które posiada drugą co do wielkości armię w NATO. W tych okolicznościach naprawdę wiele rzeczy może pójść nie tak. Temat nowego, potencjalnego, światowego konfliktu to nie jest teoria spiskowa. To realny scenariusz, który trzeba brać pod uwagę. Pomysłów, jak mógłby on wyglądać, widzieliśmy już naprawdę wiele. W filmach, książkach czy, co dla nas najistotniejsze, w grach wideo. Niektóre wizje są całkiem przekonujące, inne żałośnie naiwne, jeszcze inne po prostu głupie i nierealne. W tym materiale prześledzimy, jakie scenariusze III wojny światowej oferują nam najpopularniejsze gry wideo. Większość gier przedstawiających III wojnę światową rozgrywa się w rzeczywistościach alternatywnych, to znaczy pewne wydarzenia w przeszłości potoczyły się inaczej, więc układ sił w czasach nam współczesnych jest inny. Na przykład w trylogii Modern Warfare świat jest łudząco podobny do naszego, ale władzę w Rosji przejmuje partia ultranacjonalistyczna. Radykałowie po przeprowadzeniu pomysłowej prowokacji wypowiadają wojnę Stanom Zjednoczonym, a później także państwom Europy Zachodniej. I o dziwo są bardzo bliscy zwycięstwa. Jak to jednak bywa w książkach, filmach i grach wideo, wszystko zakończyć się musi happy endem. Bo w życiu to różnie bywa. Historia jest ciekawa, pełna zwrotów akcji, ale kupy trzyma się tylko w pierwszej części trylogii. Od momentu rosyjskiej inwazji na Stany Zjednoczone zaczyna się klasyczny Hollywood. Mamy tutaj do czynienia z przełożeniem planów radzieckich na realia współczesne. Żadne tam polityczne szachy, szantaże, zdrady, po prostu otwarta wojna ze wszystkimi jednocześnie. Możemy założyć, że rosyjscy przywódcy w Modern Warfare to rządni władzy nad światem szaleńcy, ale bezpośrednie starcie z całą Europą i Stanami Zjednoczonymi po prostu nie mogło się zakończyć sukcesem. No i co w czasie tej światowej rozpierduchy właściwie robią Chiny? Nic? Raczej mało to prawdopodobne. Z nieco podobnym scenariuszem mamy do czynienia w przypadku World in Conflict. W tym RTS-ie historia zmienia swój bieg w roku 1989, kiedy to chylący się ku upadkowi Związek Radziecki decyduje się na ostateczny zryw i dokonuje niespodziewanej inwazji na terytorium Europy Zachodniej. A potem jeszcze na Stany Zjednoczone i jak w przypadku Modern Warfare odnosi zaskakujące sukcesy. Do wojny włącza się nawet w pewnym momencie Chińska Republika Ludowa, ale bohaterscy Amerykanie stopniowo odzyskują kontrolę nad swoim krajem. W roku 1989 Związek Radziecki nie miał z NATO żadnych szans. Nie był w stanie utrzymać bezpośredniej kontroli nad państwami Układu Warszawskiego, a co dopiero zaatakować NATO i niemalże wygrać. Skoro już jesteśmy przy temacie inwazji na Stany Zjednoczone, to muszę wspomnieć jeszcze o dwóch częściach Homefronta. I co ważne, mimo wielu podobieństw, obie te produkcje rozgrywają się w światach o zupełnie innej historii. W pierwszym Homefroncie dochodzi do fuzji Korei Północnej i Południowej, a powstałe w ten sposób państwo rośnie w siłę i z czasem staje się jednym z najpotężniejszych graczy na Ziemi. W tym czasie na Bliskim Wschodzie wybucha wojna, w wyniku której świat ogarnia kryzys energetyczny. Kim Jong-un dokonuje inwazji na osłabione nim Stany Zjednoczone i bez żadnych problemów przejmuje kontrolę nad kontynentem północnoamerykańskim.
Ciekawszą, ale przy tym jeszcze głupszą historię opowiada nam druga część Konfronta. W tym wypadku historia zmienia swój bieg mniej więcej w latach 70., kiedy to Korea Północna staje się technologiczną potęgą. Stany Zjednoczone cały sprzęt wojskowy nabywają właśnie od koreańskiej korporacji o nazwie Apex. I tak jak w pierwszym konfroncie, Stany pogrążają się w pewnym momencie w kryzysie, co Korea wykorzystuje, dokonując inwazji. Jak? Tym razem w sposób mniej oczywisty. Najpierw wyłączają zdalnie cały amerykański arsenał i przybywają z pomocą humanitarną, która później przeradza się w klasyczną okupację. Jest to oczywiście scenariusz absolutnie niedorzeczny. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że mój smartfon posiada taką furtkę pozwalającą go zdalnie zdezaktywować, ale sprzęt wojskowy, karabiny, statki i śmigłowce, które po naciśnięciu jednego przycisku po prostu spadają jak kamienie? Wydaje mi się, że w przypadku tak istotnych zakupów rząd Stanów Zjednoczonych zachowałby jednak większą ostrożność. Wojsko to jest poważna sprawa i są pewne granice naiwności. Najciekawszy i najbardziej sensowny, moim zdaniem, scenariusz III wojny światowej przedstawia jednak LTS sygnowany nazwiskiem słynnego i nieżyjącego już niestety pisarza, Toma Clancy'ego. Mam tu oczywiście na myśli End War. Świat wygląda dokładnie tak jak nasz, do czasu, gdy na Bliskim Wschodzie wybucha wojna, powodując światowy kryzys energetyczny. Przywódcy Unii Europejskiej decydują się na przekształcenie sojuszu w wielkie superpaństwo. W tym miejscu przypominam, że niedawno wyciekły dokumenty świadczące o tym, że brukselscy politycy faktycznie mają takie plany. Z tego projektu wycofuje się Wielka Brytania, która pozostaje samodzielnym państwem. W tym miejscu z kolei przypominam o niedawnym referendum w sprawie Brexitu. Nowo powstała Federacja Europejska staje się gronem elitarnym, skupiającym wyłącznie państwa bogate. Te leżące na Bałkanach oraz w Europie Wschodniej zostają porzucone. I znowu, polecam poczytać o pomyśle stworzenia tzw. Małej Unii, czy jak kto woli, Europy dwóch prędkości. Trzeba przyznać scenarzystom, że nieźle odczytali panujące w Europie trendy. W każdym razie, w świecie End War wpływy rywalizują trzy mocarstwa. Federacja Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja. I co chyba jasne, wkrótce skaczą sobie do gardeł. Niestety po raz kolejny zignorowane zostają Chiny, które niewątpliwie byłyby istotnym graczem tej geopolitycznej rozgrywki. Oczywiście gier opowiadających swoją historię III wojny światowej jest więcej, chociażby trzecia i czwarta część Battlefielda czy Frontlines Fuel of War. Niemożliwością jest jednak omówić wszystkie. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka powtarzających się elementów. Po pierwsze, agresorem i czarnym charakterem prawie zawsze jest państwo azjatyckie, czy jak w przypadku Rosji, eurazjatyckie. Generalnie kraje o nie najlepszej dzisiaj opinii. A warto pamiętać, że sojusze potrafią się zmieniać błyskawicznie i zagrożenie może przyjść z zupełnie innej, niespodziewanej strony. Państwa nie mają przyjaciół, państwa mają interesy. Po drugie, scenarzyści niespecjalnie przejmują się istnieniem Chińskiej Republiki Ludowej, jednego z najpotężniejszych obecnie światowych mocarstw i państwa, które odegrałoby w takim konflikcie ogromną rolę. Niezbyt istotna jest również rosnąca w siłę Turcja. Po trzecie, wiele wojen zaczyna się od kryzysu energetycznego, co jest całkiem sensownym i realnym bodźcem mogącym wywołać konflikt. Po czwarte, twórcy serwują nam bardzo klasyczne działania wojenne. To znaczy ścierające się kolumny pancerne, masa piechoty, śmigłowców itd. Otrzymujemy wojnę w wydaniu, które znamy. I w tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewną prawidłowość. Mianowicie, generałowie zawsze przygotowują się do poprzedniej wojny. A wielcy tego świata stale opracowują nowe sposoby walki, czego najlepszym przykładem jest wojna hybrydowa toczona na Ukrainie. Możliwe więc, że kolejny światowy konflikt wcale nie będzie drugą wojną światową na sterydach, ale czymś zupełnie innym. A was, która historia przekonuje najbardziej? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli pominąłem jakiś szczególnie ciekawy i pomysłowy tytuł. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.